stajemy pod krzyżem Jezusa z Maryją w szczególny sposób dzisiaj. Kiedy naszymi myślami biegniemy do domu nazaretańskiego, naszymi myślami biegniemy do tamtego wydarzenia, kiedy to anioł, a tyle razy słyszeliśmy, ten fragment Ewangelii przyszedł do domu i mówi jej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Anioł w domu Matki Najświętszej mówi do niej: nie bój się. Jakże my dzisiaj potrzebujemy usłyszeć, byśmy się nie lękali, bo tyle w nas lęku, bo tyle w nas poranień, tyle niepokoju w sercu człowieka dzisiaj. Człowiek nie wie, jak się ma leczyć. Szuka różnych sposobów. Mówi się, że żyjemy w czasie wielkiej depresji. Wielu młodych, którzy żyją w takiej depresji, że nie są w stanie funkcjonować. Zagubili się w tym wszystkim. Boją się siebie, boją się przyszłości, boją się drugiego człowieka. Przyszło nam żyć w takim czasie. Skąd tyle lęku? Lęku. A któż jest tym, który ten lęk wytwarza? Szatan. Szatan pierwsze będzie chciał w człowieku wytworzyć lęk. Ale ty się nie bój. Jeśli masz Jezusa w sercu, nie bój się, jeśli wierzysz. Wczoraj pytaliśmy w tym pierwszym dniu rekolekcji o wiarę. Im więcej wierzysz, im więcej ufasz Jezusowi, i tutaj patrzymy na Jezusa miłosiernego: Jezu, ufam Tobie. Jezu, im więcej zaufasz Jezusowi, tym mniej będzie w Tobie lęku. Ale anioł dzisiaj chce powiedzieć nam: nie lękajcie się. Ten anioł, który nam dziś chce powiedzieć, to jak można by go o nim też powiedzieć? Był jak anioł z pięknym przesłaniem dla nas, który też ukochał Maryję i mówił: cały Twój jestem. Święty Jan Paweł II, gdy wyszedł tam wtedy w 78 roku na plac świętego Piotra, tam wtedy na placu świętego Piotra, kiedy uniósł wysoko swój pastorał z krzyżem i mówił wtedy: no na biadę Paula, nie lękajcie się. Jakby na nowo chciał przypomnieć: nie lękajcie się, bo nic się wam stać nie może, jeśli Jezusa przyjmiecie naprawdę w swoim życiu. Problem jest w tym, że człowiek nie chce przyjąć. Problem jest w tym, że człowiek chciałby powiedzieć: jeszcze nie ten moment. Ja jeszcze muszę pożyć. Jeszcze muszę trochę poszaleć. Głosiłem kilka lat temu rekolekcję niedaleko Ostrołęki na Mazowszu. Jest tam niedaleko Ostrołęki wielka dyskoteka. Na tę dyskotekę każdego tygodnia przybywa 3000 młodych ludzi. Wiecie, co to 3000? Ile nas tu jest? 300 nas nie ma. Każdego tygodnia około 3000
młodych ludzi przybywa tam, na wielką halę dyskotekową. Głosiłem misję w parafii i w czasie misji proboszcz mi mówi, że tyle młodych ludzi gromadzi się nieopodal świątyni. Nie wiedziałem. Był to piątek, bo w piątek się to dzieje. Pomyślałem, pójdę do nich z tym krzyżem. Mówię do proboszcza, idę do tej młodzieży, bo o północy zaczynają się bawić. Co ksiądz robi? Gdzie ksiądz chce iść? Pójdę do nich. Najpierw podszedłem do krzyża. Było przed północą. Krzyż misyjny przy kościele. Dotknąłem tym krzyżem krzyża misyjnego w sutannie. Idę na tę dyskotekę z tym krzyżem. Stanąłem, patrzą na mnie, ale nie chcą mnie wpuścić. Chcę kupić bilet wejściowy, a oni mówią, że jest pan nieodpowiednio ubrany, by wejść. Ale co wam przeszkadza, że w sutannie takich strojach nie wpuszczamy? Więc miałem dresy, włożyłem sutannę do spodni. Zasunąłem kurtkę, ale nie zdjąłem krzyża. Podchodzę kolejny raz. Chcę bilet kupić, bo chcę tam wejść. Też mi nie sprzedano. Bo zażyczyli sobie ci młodzi ludzie, którzy są ochraniarzami, abym zdjął krzyż teraz. Bo tutaj są same szatany, tak mi określili. Ja krzyża nie zdejmę. Więc mnie nie wpuścili. Jeśli pan nie zdejmie krzyża, nie wpuścimy pana. Oto ten świat. Stanąłem więc przed dyskoteką i stałem może dwie i pół godziny, a młodzi ludzie wchodzili, drwili ze mnie. Niektórzy śmiali się, bal przebierańców to nie teraz. Inne dziewczęta przechodząc w mini spódniczkach przebrane na myszkę Miki wołały, chodź, coś się tak ubrał, zabaw się z nami. Ale była grupa też młodych ludzi, którzy nagle uświadomili sobie, że tu jest miejsce, by powiedzieć, że wierzę. Że ja wierzę w Jezusa Chrystusa, by innym o tym powiedzieć. Stali obok mnie i rozpoczęli modlić się, mając w ręce różaniec. Modliliśmy się. Przyszedłem do was, mówię do tych młodych, aby wam powiedzieć, nie lękajcie się. Nie możecie zabijać lęku przez alkohol, narkotyki, seks. To tylko na chwilę. Tylko na chwilę zagłuszycie ten lęk, który wróci jeszcze bardziej z większą siłą do ciebie, gdy wytrzeźwiejesz. Szatan chce, aby w tobie było tyle lęku, abyś to życie swoje zniszczył. Szatan chce zabić. Nigdy nie będzie przyjacielem. Mówię to tym, którym się wydaje, że mogą również zaprzyjaźnić się z diabłem. Nie zna przyjaźni.
nie zna miłosierdzia. Non servorum, nie będę mu służyć. Bo żeby służyć, to trzeba kochać. I oto odszedł od Boga. Przestał służyć. Ale ona mówi, oto ja, służebnica Pańska. Pan Bóg do nas mówi. Abyś nie miał lęku, musisz zacząć służyć, Bogu służyć. Nie sobie, nie własnemu życiu, własnym doznaniom, ale masz Bogu służyć w drugim człowieku. A wszystko inne zacznie się zmieniać. A i lęk się gdzieś ulotni z ciebie, jeśli zaczniesz służyć. Kochani bracia i siostry, ileż razy i mówię o tym w Bazylice Świętego Piotra, dane mi było sprawować Eucharystię i zawsze, a może często, nie zawsze, ale często idę do grot watykańskich, idę, by na chwilę pomodlić się przy grobie papieża Jana Pawła I. To ten papież, który był 30 dni na stolicy Piotrowej. Albino Luciani, sługa Boży. Ale dlaczego idę? Bo kiedyś przeprowadzałem rozmowę dla telewizji włoskiej z jego sekretarzem. Dzisiaj on jest emerytowanym arcybiskupem w Irlandii, arcybiskup Magui. Był zwykłym księdzem, sekretarzem papieża Jana Pawła I. Ten młody papież wtedy pełen uśmiechu, ale wielkiej pokory. 30 dni nie wiedział, że będzie na stolicy Piotrowej. Ale coś przeczuwał w sercu, bo po nim przyszedł Jan Paweł II, wielki sługa. I mówił Jan Paweł I do swego sekretarza, gdy go zaproszono w 78 roku, u pierwszych dniach pontyfikatu, by udał się do Meksyku, wtedy w samochodzie Jan Paweł I to zaproszenie przekazał sekretarzowi i mówi, ja wiem, że tam do tego Meksyku nie pojadę, ale pojedzie ten, który siedział naprzeciwko mnie w czasie wyboru. Sekretarz był zdumiony. Dopiero co rozpoczął pontyfikat. 30 dni później zrozumiał. 30 dni później wybrano na stolicę Piotrową Karola Wojtyłę, Habemus Patam, polski święty papież. I sekretarz Meki zaczął szukać w archiwach, kto siedział naprzeciwko Albino Luciani, gdy jego wybierali na papieża. Siedział tam Karol Wojtyła. I on pojechał do Meksyku. Zrealizował to zaproszenie w pierwszym swoim właśnie rozpoczęciu pontyfikatu, udał się tam, przed oblicze Matki Najświętszej Guadalupe, do niej, gdzie pod jej sercem, jak wiemy, daje znak życia. Brońcie się życia każdego dziecka. Brońcie za wszelką cenę każdego dziecka, które ma przyjść i to, które już jest. Bo szatan jak lew rczący będzie chciał zawładnąć. Będzie chciał wyrwać to serce. Ogłosić to serce.
by to serce było puste. Kochani bracia i siostry, dzisiaj więc stajemy i słyszymy o tej służbie. Wracam więc do Jana Pawła I. I ten jego sekretarz mówi, że w przeciągu 30 dni kilka razy papież poprosił go, mówi, mógłbyś sprawować mszę świętą? On mówi, ksiądz zwykły, tak ojcze święty, bo ja chciałbym służyć do mszy świętej. Albino Luciani, papież Jan Paweł I, kilka razy w ciągu 30 dni stał się ministrantem. Przy ołtarzu papież donosił, jak ten ministrant za chwilę wodę i wino, bo mówi, ja chcę służyć Jezusowi. Tak. Czy ty chcesz służyć Jezusowi? Chcę służyć. Oto ja sługa. Służebnica. Kochani bracia i siostry, ale ta służba idzie dalej, aż do tego momentu, by nawet być gotowym życie oddać swoje. Życie dać za swoje dziecko. Ileż jest takich rodzin, ileż jest takich rodziców, którzy mówili na łożu śmierci, w zasadzie w chorobie, wokół wszyscy modlili się, aby przyszli do zdrowia, a ten ojciec czy matka prosili, Boże, zabierz mnie, ale żeby moje dziecko nie umarło. Nie umarło przed Bogiem, bo jeśli nie masz w sercu Jezusa, to umierasz. I macie takie umarłe dzieci. Wnuków, wnuczki, a czasem jest to siostra czy brat. A Matka Boża dziś chce powiedzieć, Jezus może na nowo ożywić to serce, może uleczyć to serce. Cóż dopiero ona, Matka Niebieska, przychodzi od Matki, po meczu gratuluje. Przychodzi wciąż. Przychodzi przez Amsterdam i mówi do nas wszystkich, dzieci moje. Przychodzę do was, bo tylko ze mną będziecie mogli znieść cierpienie. Bez mnie krzyża nie uniesiecie. Prowadź nas, Maryjo. Prowadź każdą rodzinę, prowadź mnie i tych, których tu nie ma, a mogliby tu być. Ale przyjdź teraz, Matko, do naszych domów. Dzisiejszego wieczoru niech każdy nasz dom stanie się Twoim domem nazaretańskim, by tam mogli sobie służyć, by mogli się kochać, by mogli na nowo mieć nadzieję.